już prowadzenie. Dobra, ja polecę. Nie mogę. Będzie podawał przeciwnikowi. Dobra, 1v3. Będzie łatwiej. RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy Paysafe Card. Skromedek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa na klawiaturze. Dzisiaj zaczynamy na randze Champion 1 Divizja 4. Prawdopodobnie jesteśmy jedna wygrana od Championa 2. No i co, szukamy meczu. Okej, jak widzimy, nikt nie jest ze sobą w party. Ja nie muszę jechać na pierwszego kick-offa, więc jest git. No i ogólnie tutaj od razu powiem, że jakoś z 2 tygodnie nie grałem na klawiaturze. 2 tygodnie przerwy od nagrywek ostatniego odcinka. Ostatnio w sumie nagrałem jeden po drugim odcinku. No i dla tych, co nie wiedzą, jestem teraz aktualnie na 3 roku studiów i aktualnie miałem po prostu egzaminy, dlatego ostatnio było mniej filmów na kanale i nie ma też praktycznie streamów, ale w zasadzie został mi jeszcze jeden egzamin, napisanie tam rozdziału pracy licencjackiej i znowu będą filmy. A tym razem tracimy bramkę już na samym początku i mam wrażenie, że to może być hardkorowo ciężki meczyk, zważywszy na to, co tutaj się dzieje. Ale fajnie by było wygrać, nie będę ukrywał. Okej, zobaczmy kick-offa. Tam jakoś nie jest przegrywane aż tak bardzo. Ogólnie widziałem, że pod poprzednim filmem bardzo dużo ludzi pisało, że nie wiedzą po prostu, w sensie, że nie wiecie po prostu, kiedy jechać na kick-offa, w sensie, kiedy jechać na follow kick-offa, a kiedy jechać po boosta. Więc myślę, że już jak będę miał na spokojnie tego czasu dużo, czyli w sumie niedługo, to sobie nagram jakiegoś właśnie shortsa z takimi informacjami. Nie obronię tego. Nie, masakra. Jeden podaje piłkę, drugiego nie ma. Nie, to będzie bardzo ciężki meczek. Ogólnie też taka dobra rada dla ludzi, myślę, że koło czempiona to będzie często się działo, że jak już bierzecie teammate'owi boosta, to raczej weźcie też piłkę. W sensie, no co on może zrobić wasz teammate, jeżeli zabraliście mu boosta przed sekundą? Wiadomo, że wtedy nie może ani podlecieć, ani nic zrobić. Myślę, że to nawet bardziej na Grand Championa będzie rada, bo nie wiem, czy tam jeszcze tak bardzo ludzie podbierają. Raczej tak, zgaduję. Ale na Grand Championie przynajmniej ludzie będą w stanie jeszcze coś zrobić z tą piłką potem. Bo na razie to i tak w sumie jeden touch jest wystarczający. Dobra, Shari. Dobra, niech jedzie już. Wybije to do bloku. Dobra, przedryblujmy. Ja tutaj pinch jakieś do środka. Sergio. Uderzenie dobre nawet. Ale niestety nie zakończone bramką. Jeszcze jedna wrzutka. Może teraz gol? Nie, niestety nie. Mamy 2 minuty na strzelenie przynajmniej 2 bramek. No, nie będę ukrywał, nie czuję emocji w tym składzie, ale... A no, przeciwnicy się zaczną wylewać jeszcze bardziej. Dobra, zdejmujmy jednego. To zrobi dobrą przewagę. Tutaj wrzutka po prostu, nasz powinien to uderzyć. Nie, no ten Sergio ma ewidentnie problemy z... Nie wiem z czym, ze wszystkim chyba. Chciałem powiedzieć, że z podleceniem do piłki, ale... To by było duże niedopowiedzenie. Okej. Nie wiem... To może być gol. No dobra, dajmy FF-a, nie ma co grać tego meczu. Zobaczymy jeszcze oczywiście rangi, jakie były w tym spotkaniu. Nie, no spadła mi dywizja do trzeciej. W przeciwnej drużynie był jeden czempion, 2. Dobra, lecimy dalej. Fajnie by było teraz wszystko powygrywać. Ogólnie myślałem o tym, że jeżeli faktycznie będzie dużo gierek potrzebnych do wbicia tego Grand Championa, to żeby nie zrobić po prostu części odcinków, nie wrzucić na kanał EDEC+. Ale nie wiem, tak sobie stwierdziłem potem, że taki tam najwyżej będę wrzucał wszystko tutaj, będzie więcej filmów na głównym kanale. Jak ktoś już będzie miał za dużo tej serii, to sobie może co któryś odcinek obejrzy. A nie wiem, chyba jak będzie lepiej. Powiedzmy, że tak zrobię raczej na 90%, chyba że będzie hardkorowo dużo tych odcinków, to wtedy faktycznie bym je wrzucał na Deck Plusa. Ale jeżeli nie będzie ich aż tak dużo, tutaj tymczasem teammate bardzo fajnie strzela, ale jeżeli nie będzie tych meczów aż tak dużo, no to myślę, że będziemy mogli wszystkie wrzucać tutaj. Ale w przypadku, jeżeli byłoby ich naprawdę... No jeżeli nie awansowywałbym praktycznie nic z odcinka na odcinek, no to myślę, że na EDEC Plusa to byłby lepszy content. W końcu by coś na tym drugim kanale było. Dobra, teammate zasadził demo. Ogólnie mam wrażenie, że dalej było w każdym odcinku tak, że często przegrywaliśmy pierwszy mecz i potem pozostałe 3 wygrywaliśmy, więc zobaczymy, czy podtrzymamy tę statystykę. Fajnie by było, nie ukrywam. Bo jakbyśmy przegrali coś jeszcze dzisiaj, to już prawdopodobnie nie byłoby czempiona 2. No i tracimy bramkę. Kick-off w miarę do przeżycia.
Mamy tutaj boosta. Teammatic skontrolował nawet bardziej niż się spodziewałem, przez co w sumie nie wybiłem tej piłki. A skróciłem trochę naszemu teammate'owi, bo niestety grałem dzisiaj rankedy na głównym koncie. I troszeczkę przyzwyczajenia się różnią tutaj. Inne są zachowania graczy. A tymczasem tracimy bramkę na 1-2. Dobra, jadę na lewo. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Professional SSL, czy coś takiego, Progress to SSL. Jest gol? Dobra, nie narzekam. Flate strzela bramkę na 2-2. No wejdźcie, randomki, strzelajcie te bramki. Ej, ale naprawdę bardzo smooth to zrobił ziomek. To trzeba mu oddać, że ładnie się mechanicznie zachował tutaj. Ja bym tak na pewno nie był w stanie zrobić na klawiaturze. Dobra, ten teammatek tak kopię. Ja sobie kopnę byleby w bramkę. No i jak widzimy, to wystarcza. No wynik w tym meczu się zmienia jak w kalejdoskopie. Na początku jestem zadowolony, że strzelamy. Następnie już zdenerwowany, bo przegrywamy i tutaj znowu parę sekund później już prowadzenie. Dobra, ja polecę. Nie mogę. Zastanówmy się, o czym ten ziomek mógł myśleć? Co mogło być jego motywem do lecenia po prostu w taki sposób, w jaki leciał na tę piłkę? Co mogło być jego motywem? To mnie zastanawia. Jaką on mógł mieć wizję? Poza obronieniem strzału teammate'a i przegraniem meczu, straceniem rangi czegokolwiek. Dobra, to może być Lipnex. Jakby to spinczował. Nie. Okej, żyjemy. Nawet boosta się udało zebrać. Dobra. No już flate. Ja tutaj będę czekał z defensywie. O, jaki to był sprawdzian mojego niemis kliknięcia. Okej, tutaj sobie znowu poczekam. Wybijmy tą piłkę do cornera. Zbierzmy boosta. Jeszcze będzie samobój przeciwnika. Nie, no lepiej się to ułożyć nie mogło. Zobaczmy to jeszcze raz, bo w sumie chyba nic nie kamerowałem. Dobra, jednak nie zobaczymy tego jeszcze raz. Ale przydała się ta bramka, na pewno. Jedziemy sobie tutaj. Teammate, już myślałem, że kolejną bramkę władował. Ten ziomek, myślałem, że będzie dużo szybciej challenge'owo piłkę. Ale nieważne. Dobra. Znowu sobie tutaj podryblujmy. Jakiś bloczek. Może zdymuje jednego, drugiego? Nie zdymuje, ale i tak w piłkę nie trafili, więc jest spoko. Naszego teammate'a nie ma w okolicy. Anki. Ten jakiś taki wymianka. Tutaj musimy nie, sama by ja ładuję. No teammate, co bronił mój strzał? Kurde, to na odwrót powinno być. Teammate'ci powinni trułować. Ja bronić, a nie... Ja truję i teammate'ik broni. Dobra, powiedzmy, że to był backpass. Tak zwany manu backpass dla wtajemniczonych. Ale działa, więc nie narzekam. I tymczasem ładujemy, jak widzimy, idealnie na czas. Jeszcze tutaj dorzućmy. Nic się nie stało, już i tak mecz wygrany. Nie ma co narzekać, zobaczmy, czy czwarta dywizja została odzyskana. Chrupiący indyk na dach. No i dywizja czwarta odzyskana, elegancko. Jest szansa na czempiona dwójkę dzisiaj. Spotkanie numer 3. Jadę już na pierwszego kick-offa, więc nie ma tutaj chwili wytchnienia. Oni sobie biorą piłkę do boku. O nie, on też skoczył. To co, tracimy? Dobrze, że Ewin postanowił to uderzyć. Bardzo dobrze. Nie, dobra, uff, nie straciliśmy bramki. Nie wiem, jak to się stało, że mu zaufałem. Teraz postanowił mnie wyprzedzić. I tracimy bramkę. Tracimy gola po kick-offie na 2-0. Tak długo, jak nie strzelimy samobuja, to nie. Dobra, on mi zostawił boosta nawet, bardzo miło z jego strony. Ten to na szczęście bloknął. Dobra, sobie poczekam w defensywie. Teammate musi to mieć. Jakby tego nie miał, to... To nie wiem. Ale dobra, wybijamy to, nie mam przyspieszenia, nie mam nic. Oni nie trafiają w taką piłkę. I wyszedł z meczu ziomek, co nie trafił w to. Wiecie co, ja muszę... Nie wiem. Chyba zagram ten mecz na padzie po prostu. Nie, drugi się też nie rusza. Dobra. Wiecie co, żeby to seria, bo nie chce mi się odrabiać tego meczu. Spróbuję go po prostu wygrać z tym gościem grając na padzie. Nie da się wygrać tego meczu nawet grając na padzie, jak on będzie podobał przeciwnikowi. Dobra, 1v3. Będzie łatwiej. 1v3 na czempiony.
Champion 1 to może być ciężkie wyzwanie? Spróbujemy sprostać temu. I tak, szanse na nadrobienie tego są tak małe. Dobra, on mnie zasadził kopa. Ten strzelił flika życia i tracimy. Nie no, 1v3 na czempiony to jest serio wyzwanie potężne. Ja tutaj kopnę w top corner 3-1. Nie no, wydaje mi się, że jesteśmy bez szans ogólnie, ale... No nie, spróbujmy, po prostu spróbujmy. Jestem sam ciekaw w sumie, jaka będzie sytuacja 3-1. Dobra. No to jakiś strzał. Zebraliśmy setę, oni się wywalają. Nie no, bloknął to i tracimy ramę na 4-1 raczej. Dokładnie, tracimy na 4-1, jest lipa. Najgorsze jest to w graniu na takie rangi jest to, że nie wiadomo kiedy ziemek spikuje, a kiedy miśnie jak najgorszy zawodnik na świecie. I to jest tak jakby... Nie wiem jak się do tego dostosowywać, bo przed chwilą jak widzieliście bardzo ładnie zagrali, tylko po to, żeby teraz w trójkę nie trafić w piłkę. Dobra, lecimy do kolejnego kickoffa. W ogóle chyba nie powinienem jeździć na kickoffy, bo to jest bardzo nieskuteczne. Dobra, on nie ma szans najmniejszych, że to strzeli. Ten też nie ma szans, że to strzeli. Dwójkę wylecieli. Oła. Dobra, podwijmy. Kurde. Oła. Nie. Dobra, wywalili się. Nie! Ten ziomek trafia zbyt smart w piłkę, albo zbyt durnie właśnie, to jest tak niespodziewane. Raz robi coś dobrego, a raz robi coś tragicznego. W mgnieniu oka to się zmienia. Dobrze, że oni sobie przeszkadzają w sumie bardziej niż pomagają. Bitka. Ten to niestety też wybija. Okej. Dobra, tutaj coś takiego. On to trafia. No nie, a ten mnie goni. Prawdopodobnie stracimy bramkę? Nie trafił. Dobra, wykupujemy. Tutaj jest setka i samobój! Ten ziemek, co ich kierował cały czas w defensywie, teraz ładuje samobója. A jest szansa. Tutaj ludzie robią takie bezmyślne ruchy, że serio jest szansa na wygraną. Wiem, że gram na padzie, no ale no musicie zrozumieć w tym meczu. Już przynajmniej spróbuję, tutaj macie dodatkowy content. Dobra, minimy tego gostka. Jest dobra sytuacja, podbijmy tutaj piłkę, on się może wywali. Nie wywalił się, ale to nas nie obchodzi za bardzo. Mamy 40 sekund na nadrobienie jednej bramki. Oczywiście nie możemy stracić nic w międzyczasie. Taki. Jakieś tutaj 50. Jeszcze będzie leciał na aeriala. Tego gościa miniemy z łatwością. Okej. Nie zdążę przed nim. Dobra, jest lipa. 10 sekund do końca. Okej. Nie, dostałem demo, przegrywamy. Ale zaczynałem w sumie z 3-0. Ogólnie 1v3 bym to wygrał na padzie. Dobra, mniejsza. Lecimy do kolejnego i ostatniego spotkania w dzisiejszym odcinku. Ostatnie spotkanie na dzisiaj? Właściwie chyba nieważne co się stanie, to kolejny odcinek tak naprawdę wrzucę, jeżeli nie będzie jakiś turbo kozacki na Edek Plusa, pomimo tego co wcześniej gadałem. Bo dzisiaj jesteśmy w najlepszym wypadku na zero. Czyli nie awansowaliśmy ani trochę. Więc... No, niestety jest jak jest. Ale oddajmy tutaj uderzenie. Taki. I bramka na 1-0 dla nas. Dobra, może tym razem nikt nie wyjdzie z mojej drużyny w przeciągu 10 sekund. Byłoby bardzo miło, dlatego robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i... Nie wiem, przejść do kolejnego spotkania. Okej. Dobra. Oj, myślałem, że jakbym dużo mocniejszy tat zrobił, tak jak chciałem, to byłaby szansa strzelenia dubla nawet na klawiaturze, bo w sumie wystarczyłoby do przodu lecieć. A tymczasem Nozoko strzela komuś w oko. Mam tutaj jakiś blok. Nie umiem za bardzo fast aeriala na klawiaturze, w sensie nawet nie próbuję, bo zbyt często mi sklikuje w innym przypadku. Dobra. Teammate nas przeprosił. Nie, strzelaj samobuja. O-o. Dobra. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Tego chciałem zdemować, ale przynajmniej kupnęliśmy. Teammate robią co mogą.
żeby przewalić to spotkanie, ale się starają i tak. Tutaj jeszcze challenge, a nasz teammate za nami zaraz poleciał też z challenge'em. Dobra, postarajmy się nie stracić bramki. Tracimy bramkę. Ogólnie to też taka rada z perspektywy tego ziemka, co był w bramce. Nie będzie to teraz pokazane, ale jeżeli jesteście w bramce, to starajcie się raczej jechać praktycznie na linii bramkowej, a nie na przykład 5 metrów przed bramką. Bo, no nie wiem, nie jeździ się przy 5 metrów przed linią bramkową. Jeżeli chcecie mieć więcej czasu na interwencję i po prostu kryć całą bramkę. Jeżeli nasz teammate by zachował tam zasady, to prawdopodobnie nie byłoby żadnego gola. A tymczasem zapowiada się nieciekawa sytuacja. Już widziałem samobuja tutaj moimi oczami wyobraźni. Dobra, wykapmy do przodu. Tutaj jakieś 50. Oni się nie wywalili niestety. Najesz Noko. Noko? Pikuje? Dobra, nie spikował. Nie, kopnął mnie. Tracimy gola z tego, co nie? Dobra, nie trafił w piłkę, ziomek na opena. Dobra, wybiję to po prostu. Jakkolwiek to nie powinno być teraz groźne. Chyba, że będzie groźne. Ziomek pikuje, a nasi nie trafiają w piłkę. Oła, dobra. Wywaliłem się w kosmos. No, to co? Tracimy? Nie tracimy? Nie wiadomo. Dobra, nie straci... O kurde, on to wziął. Już miałem być pewny, że nie stracimy, po czym teammate postanowił wziąć piłkę. Co ogólnie nie było złą decyzją, ale moja wiara w tych ludzi jest coraz mniejsza z każdą chwilą i tak jakby... Nie wiem, wolę jak nie biorą piłki już czasami. Dobra, dajesz Nozoko. Jedno oko na Maroko, drugie oko Nozoko, dawaj. Pinch? Nie. To jest stracony? Dobra, nie tracimy bramki, będzie dogrywka o to, czy będziemy dzisiaj pierwszy odcinek na minus. Dobra, jest dogrywka, zobaczymy 40 punktów Defiego. Oczywiście punkty nie grają, on odgrywał ważną rolę w zespole. Nie, dobra, to się źle odbije. Kontratak, proszę. Trafił. Nie zdążę tego strzelić raczej. Nie. Nozoko, nie leć na to. Dobra, ja zostawię to naszemu Defiemu. Jakby jednak się zdecydował uderzyć. Okej. Największy chaos, jaki może istnieć. Noż postanowił wyjechać z bramki w takim momencie. Dobra, nic nie widzę. Tracimy gola. Dobra, Defi broni. Wybija, znaczy się. Ten drugi wyjeżdża. Nie! Dobra, Defi! Już mnie zarażają tą paniką tutaj wszyscy. Weźmy tą setkę, żeby oni nie mieli. Nasz żaden żawnik z teamu akurat nie podjeżdżał. Dobra, jeden zdomowany. Dajesz, Defi! Twoja wielka szansa! Defi! Mówiłem, że ważna rola w teamie! Wiara w teammate'a to jest podstawa. Defi ładuje tutaj równo 100 na godzinę i sprawia, że nie jesteśmy na minus w dzisiejszym odcinku. No i dobra, w sumie to mamy prawdopodobnie znowu jakieś mecze o rangę. W sensie będziemy mieli mecze o rangę w kolejnym filmie, dlatego nie wiem jeszcze, czy będzie na którym kanale. To się zobaczy. Dzisiaj był taki mały evencik, ponieważ no, co prawda nikt nas nie toksikował i nie wyzwał na 1v1, no ale taki 1v3, zobaczyć jak będzie mniej więcej szło, też zawsze jest nieco ciekawsze. W sensie nieco ciekawsze, po prostu jakiś evencik w odcinku. Przy okazji i pewnie będzie tytuł filmu nieco bardziej urozmaicony niż zwykle. A tymczasem co? Ja już nie będę przedłużał, zapraszam was do zostawienia suba, lajka i elo.